Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o takiej pozycji jak leśny niezbędnik dla rodziny autorstwa Pawła Frankowskiego i Marian Radar Wyżykowski. Jest fajna pozycja na taką namiastkę przygotowania się do tego, jeżeli nie mamy pomysłu, to właśnie tutaj leśny niezbędnik rodziny, poradnik survivalu i bushcraftu, przedstawia nam bardzo fajnie tematykę, zagadnienie oczywiście, jeżeli chodzi o podstawy survivalu, czy absolutne filary przetrwania, nie odkrywa niczego nowego, ale bardzo fajnie, że mamy wszystko fajnie poukładane, metodycznie, raczej nie dopatrzyłem się żadnych błędów, oczywiście w mojej subiektywnej ocenie. I co też zauważyłem, są bardzo fajne takie zajawki, że praktycznie każdy temat, o których sobie zaraz powiemy, kończy się takim fajnym zakończeniem, kilkoma poradami, jak zorganizować czas, jak zadaniować naszych najmłodszych, no niekoniecznie najmłodszych, ludzi, którzy nie są tak biegli w sztuce survivalu jak starzy weterani, a jak poprzez zabawę i przyjemność zarazić ich tym tematem i po prostu troszkę wciągnąć tutaj w obcowanie z naturą, nie poprzez tam jakiś, że tak powiemy, twardy survival, od razu rzut na głęboką wodę, tylko poprzez zabawę. Tutaj poradnik Pawła i Mariana bardzo fajnie nam otwiera możliwości spojrzenie na inne tematy. Przede wszystkim, co daje nam pozycja? Pozycja nam daje niemalże 350 stron, dokładnie 334 strony. Tam, pomijając podsumowanie, mamy 320 stron bardzo fajnie opracowanego metodycznie materiału, którego naprawdę fajnie się czyta. Porady, może się powtarzam, ale porady i dla utrwalenia dla starych weteranów, żeby sobie przypomnieć podstawy, może jakieś tam kluczki, które umknęły, i przede wszystkim dla młodej krwi bardzo fajna pozycja, żeby zrobić sobie taki start. Oczywiście wprowadzenie, omówienie, dla kogo jest książka. Rozdział pierwszy, survival i bushcraft po polsku. Tutaj autorzy nawiązują do specyfiki naszego kraju, naszych możliwości, poruszają uwarunkowania bezpieczeństwa w naszym kraju, jakieś tam kluczki prawne, żeby to było wszystko robione zgodnie z prawem. Omawiamy nowe programy, które są stworzone przez Lasy Państwowe, czyli miejsca, gdzie można biwakować i żeby to robić bezpiecznie i zgodnie z prawem. Zgodnie ze sztuką, rozdział drugi, po wprowadzeniu mamy planowanie, czyli jak w odpowiedni sposób, zanim zrobimy pierwszy krok w terenie, przygotować się, przygotować najbliższych, odpowiednio kogo poinformować. To wszystko, co jest zgodne ze sztuką, bardzo fajnie jest wytłumaczone. Następnie po pakowaniu, po planowaniu mamy kolejną rzecz, co mi ducha, tak istotną, jaką jest pakowanie. I oczywiście znowu autorzy dają mnóstwo sprawdzonych, dobrych porad, jak to należy zrealizować, żeby było fajnie, żeby było to efektywnie i żeby nie było przerostu formy nad treścią. Rozważamy techniki ultralightu, jakie są tego konsekwencje, rozważają tutaj walory cenowe, no naprawdę mnóstwo fajnych porad odnośnie każdego elementu sprzętu, od plecaka, śpiwór i kolejne elementy naszego wyposażenia. Rozdział trzeci, nawigacja dla zielonych.
Czyli jeżeli chcemy gdzieś, zaplanowaliśmy, spakowaliśmy się i chcemy gdzieś dojść w jakieś nasze wyznaczone miejsce, no to warto znać te podstawy nawigacji, topografii w terenie. Również mamy mega pigułę podstaw. Rozdział 5, który bardzo fajnie, że się tu pojawił, bo bardzo mało podręczników czy tam innych literatur fachowych dotyka tego tematu, jest hamakowanie. Mamy cały rozdział poświęcony hamakowaniu, czyli hamakowanie się dzieli na dwie grupy. Ludzie, którzy je kochają, więc między innymi ja jestem mega zwolennikiem w okresie letnim hamaka. Mam swoje zdanie na temat hamaka w okresie zimowym i sprzętu, który trzeba zabrać, żeby zapewnił komfort termiczny w zimie, ale to jest rozmowa na inny film. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie, czyli praca na hamakach, to co daje walory w warunkach, można powiedzieć, tego cieplejszego okresu, kiedy w nocy jest gwarantowane przynajmniej plus 10 stopni, to naprawdę te hamakowanie się robi mega, mega przyjemnością, bez angażowania dodatkowego sprzętu, jakie są specjalne ocieplacze, materace, ale to już jest temat, tak jak powiedziałem, na praktycznie osobny film. Autorzy poruszają tematy właśnie zawieszeń, systemów, hamaków, czy z moskitierą, czy bez moskitiery. Naprawdę mega podstawy hamakowania są bardzo fajnie tutaj omówione, wyszczególnione, że naprawdę mocny plus za ten rozdział. Schronienie, czyli no jeden z filarów podstawy sztuki przetrwania. Tak samo od wyboru miejsca, po wybór schronienia, dostosowanie go do warunków, w których będziemy pracować. Naprawdę fajny temat. I tutaj cały czas, tak jak powiedziałem na wstępie, dotykamy tematu, każdy praktycznie rozdział, już ten taki tematyczny, oprócz wprowadzającego, kończy się kilkoma fajnymi pomysłami na fajne zabawy, jak to właśnie urozmaicić ten czas na łonie natury, szczególnie pod kątem tych naszych najmłodszych, żeby to nie były tylko tam jakieś wyzwania, które doceni starsze grono, czy dorośli, dojrzali ludzie, ale też, żeby właśnie w fajny sposób zarażać naszą młodzież. No i dzieciaki. Woda. Kolejny element i znowu od podstaw. Wytłumaczenie, dlaczego warto pilnować nawadniania, jak to funkcjonuje, jakie systemy do przenoszenia, omówienie podstawowych patentów oczyszczania wody, pozyskania wody. To wszystko, co powinno być w materiale, to tu wszystko jest. Oczywiście w kolejny rozdział, 8, ogień. I znowu mamy od podstaw omówione ogień. Nawet zahaczamy o historię, ogień dawniej, jakie zdaje walory, jakie dawał wcześniej, jak był ważny, jak istotny wtedy, kiedy no nie było tak rozwiniętej cywilizacji. Mamy fajny wstęp i wszystko jest tłumaczone bardzo fajnie, że jest mega nacisk na bezpieczeństwo, jest mega nacisk na filozofię, że tak jak wchodzimy w środowisko, tak je opuszczamy. Nie zostawiać śladów po sobie, nie naruszać przyrody w sposób większy niż musimy. Naprawdę fajne podejście do tematu. Jedzenie. Jak mądrze zabrać jedzenie? Oczywiście nie każdy w lesie musi polować, zjadać ślimaki, wszystko, mrówki i wszystko, co żyje i się rusza, tylko po prostu jak się spakować pod kątem zaopatrzenia w żywność, co parę porad, co jest bardziej trwałe, co jest praktyczne, co jest mniej praktyczne i oczywiście na koniec bardzo fajnych kilka porad, jak można sobie zrobić kilka takich wyzwań, zadań w terenie, gdzie sami sobie będziemy stwarzać jakieś tam dania, częściowo z współproduktów zabranych z domu i częściowo pozyskanych z środowiska naturalnego. Mega fajne zagadnienie, szczególnie dla najmłodszych, no i też w sumie dla nas, bo
przywiezienie czegoś z domu i tak już w ogóle mega smakuje, zrobiona kawa w terenie, zrobiona herbata w terenie, nawet zrobienie kanapek albo jakiegoś dania w terenie, to już jest całkiem inny poziom smaku. A jeżeli mówimy o tym, że my przywieźliśmy półprodukty z domu, co jestem mega zwolennikiem, gdzieś tam na moich szkoleniach, czy jeżeli nawet se jadę na zasadzie fanu ze znajomymi, czy z rodziną i zabieram półprodukty i my w terenie to sobie stwarzamy, dodając jeszcze jakąś pokrzywkę, jakiegoś mniszka lekarskiego, to wszystko, co potrafimy pozyskać w terenie, oczywiście i jesteśmy pewni, że to, co pozyskujemy, jest właśnie tym czymś, a nie mylimy to z jakąś rośliną niejadalną albo wręcz trującą, bo to też trzeba mieć bacznie na uwadze. No to jest wtedy już całkowicie inna jakość spożywania tego posiłku i fanu, który mamy z naszego wypadu. Dzikie zabawy, czyli rozdział poświęcony całkowicie w 100% nie walce o przetrwanie, tylko to, jak możemy sobie urozmaicić czas na łonie natury z naszymi najmłodszymi. Rozdział 12. Bezpieczeństwo i pogoda. Tu mamy połączony rozdział z wszystkim, co jest absolutnym filarem tego wszystkiego, bo każdy wypad, każde zadanie, każde działanie, nieważne jak się skończy, pod kątem efektywności ćwiczenia, jeżeli się skończy wypadkiem lub jakimkolwiek spowodowaniem sytuacji, kiedy zrobimy sobie krzywdę albo jeszcze gorzej, więc jeżeli takie coś zaistniało, z góry zakładam, że to, co robiliśmy, było porażką, bo co nam z tego, że tak żeśmy to zrealizowali i tak żeśmy to zaplanowali, co doprowadziło do spowodowania nam lub komuś krzywdy, więc ewidentnie coś nie zagrało i nigdy nie powinno się to zdarzyć. Ewidentnie, jeżeli mamy jakiś wypadek na zajęciach, który wynika z naszej braku przewidywalności, nierzadko głupoty, jakieś rutyny, więc pilnujmy się, żeby do tego nie doszło, bo wszystko to, co robimy, ma się skończyć niekoniecznie sukcesem, bo i z porażek się nieraz wyciąga więcej doświadczenia niż sukcesów, a przede wszystkim ma się to wszystko skończyć bezpiecznie, żeby można było na przyszłość działać i właśnie wyciągać między innymi z porażek jakieś tam mega podstawowe doświadczenie i wnioski. Pogoda. Oczywiście przewidywalność pogody w oparciu o obserwacje natury, zwierząt, tego wszystko, co się dzieje dookoła nas. I to jest też mega istotna umiejętność, bo umiejętność przewidzenia pogody będzie wpływało zdecydowanie na planowanie kolejnych kroków następnego dnia, nocy, czy tam kolejnej doby naszych działań. Czy podejmujemy jakieś działanie, czy je zaniechamy, zostajemy w danym terenie, bo tu na przykład jesteśmy mniej narażeni na jakieś tam opady, mocne wiatry i tak dalej. Pierwsza pomoc i profilaktyka. I tu mi się wydaje, że w działalności survivalowej to właśnie ta profilaktyka ma zdecydowany priorytet. Jeżeli mówimy o działalności survivalowej, to z reguły oczywiście każdy ma apteczkę na różnym poziomie wyposażonym. Sądzę, że świadoma osoba mają tą apteczkę wyposażoną na etapie adekwatnym do swojej wiedzy i umiejętności. I oczywiście stworzoną w taki sposób, by reagować na mechanikę urazu, która może występować w danym rejonie, w danej aktywności. Bo jeżeli my mamy duże umiejętności, a źle skonfigurujemy apteczkę, no to mimo naszych umiejętności, jeżeli zajdzie jakaś wyjątkowa sytuacja, no to bez odpowiedniego sprzętu nie udzielimy prawidłowej albo tak efektywnej w pierwszej pomocy. I przede wszystkim świadomość, czyli ta profilaktyka, że jeżeli ja wiem, że zbliżam się do
sytuacji, gdzie pewne mechanizmy bardzo wysoko podnoszą ryzyko wystąpienia zdarzenia, które może spowodować uraz bądź coś znacznie poważniejszego, to zdecydowanie odstępuje od tego działania. A nie, że moja świadomość, nie wiem, używania piły, noża, jest, czy tam toporka, siekiery jest bardzo słaba i ja coś robię i powoduję tym mega niekorzystne konsekwencje, to wtedy, no niestety, ale zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać niż już reagować, no bo my zawsze jesteśmy w terenie, gdzie nasza apteczka jest z reguły nie taka, jakbyśmy zawsze chcieli. Dojazd pierwszej pomocy nieraz jest dyskusyjny, czyli warunki pogodowe, teren, pora doby, możemy bardzo może to się na nas odbić dużą zwłoką, a zwłoka w takich bardzo istotnych przypadkach jest wręcz kluczową sprawą do powodzenia. Higiena na biwaku. Też często pomijany temat, bo oprócz tego, że wszystko robimy na 100%, tak, to jeszcze warto zadbać o ten nasz organizm, żeby ten nasz organizm mógł działać gdzieś tam, patrząc na to długoterminowo, bo jeżeli robimy sobie jakiś wypad weekendowy, to ta higiena może zejść na plan dalszy, wręcz praktycznie na weekend, to w zależności od naszej tolerancji, jak to sobie tam radzi z umyciem zębów, czy tam umyciem włosów, czy prysznicem, to taki weekendzik nie powinien stanowić prawie żadnego wyzwania. Ale jeżeli robimy jakiś wypad długoterminowy, powiedzmy powyżej 3 dni, no to już ta higiena ma znaczenie, bo brak, że tak powiem, obsługi kluczowych części naszego ciała może doprowadzić do tego, że zostaną wyłączone poprzez zatarcia, obtarcia i tego typu sprawy. Użytkowanie, konserwacja i naprawy, czyli jak w prawidłowy sposób zadbać o sprzęt, by służył nam jak najdłużej. Bo to, że sprzęt nam pracuje w terenie, to bardzo się chwali. Cieszymy się z jego jakości. Przede wszystkim zainwestowane pieniążki, żeby nie poszły na marne. Warto po powrocie do domu wysuszyć sprzęt, odpowiednio go oczyścić. Niektóre elementy będą wymagać jakiegoś nasmarowania bądź innej obsługi. I tu wszystko sobie znajdziemy odpowiednie porady, jak poszczególne sorty naszego wyposażenia o nie zadbać, żeby nam długo służyły i żebyśmy nie musieli inwestować kolejnych pieniążków, które na pewno każdy z nas ceni i jeżeli jest szansa, to dbajmy o to, żeby te, powiedzmy, nasze pieniążki, jeżeli już mamy przeznaczone na ten budżet, to dać na inny sprzęt, a nie po prostu naprawiać nasze błędy, lenistwo, które doprowadziły do zniszczenia naszego sprzętu, który poprzez nas mógł służyć jeszcze długo, długo dłużej. Zabierz śmieci z lasu. Trochę powiem tak. Dobrze, że ten rozdział się tu znalazł, ale trochę słabo, że on musiał tu być. Bo mi się wydaje, że to jest absolutnie normalna sprawa, że to, co przynieśliśmy, zabieramy ze sobą. Jeszcze do tego najlepiej, jeżeli coś po drodze znaleźliśmy, to też również zabieramy ze sobą. Wiem, że mnóstwo ludzi, co jest bardzo zdumiewającym zjawiskiem, bo skoro przyniosłem pełną puszkę, pełne opakowanie, no to jeżeli je spożyłem, zużyłem, to one jest 10 razy lżejsze. No to jeżeli wniosłem coś, co waży pół kilo, to czemu nie zabieram czegoś, co waży 50 gram? No to jest chyba oczywiste. No ale nie dla każdy. No co jest smutną sprawą, ale po prostu dbajmy. Dbajmy o to nasze otoczenie, bo warto. I generalnie na tym rozdziale kończy się nasza dość gruba książka. Jeszcze raz powtórzę, bardzo fajnie napisana. Polecam. Powtórzę pewnie się już nie raz,
bardzo się cieszę, że mamy swój materiał, czyli swój krajowy, nie tylko zagraniczni pisarze, tylko już mamy dość bogatą, że tak powiem, flotę rodzimych pisarzy tej tematyki, że z przyjemnością czytać, zgłębiać wiedzę, naprawdę fajny materiał. Dziękuję ślicznie za uwagę i do następnego.